rynek jeszcze przed przebudową wnętrze Bazyliki Joduskiej. Tutaj zrekonstruowane mury wieża i zbliżamy się odcinek wyjątkowo taki przyrodniczo piękny, lasy przed Bukownem. I tu jest, proszę Państwa, też rzeka, która pokazuje to stagnę, to robi na wszystkich duże wrażenie, Sztoła. I ten kolor jest autentyczny. Pewnie Państwo macie blisko, to sobie wędrujecie w wieżę czy na rowerach w okolicy, ale gdy pokazuje to na zewnątrz, to robi duże wrażenie właśnie przełomy rzeki Sztoły i sama rzeka. I tutaj lasami przez Bukowno zbliżamy się właśnie. No i tutaj jeszcze już jesteśmy w Sławkowie na Malcowo, już na waszym terenie. Piękny, zabytkowy obiekt. Bardzo lepszego losu, ale może w przyszłości. I zbliżamy się do rynku w Sławkowie. Zabytkowe, drewniane budynki i kościół, który właśnie się znajduje. No, już mam o kościele nie będę opowiadał, wiecie więcej ode mnie. Tutaj widziałem też pana Henryka Magierczewskiego, który gdy wędrowaliśmy z grupą pielgrzymów, z jednym Francuzem, prawda, spotkaliśmy się pod kościołem i zawsze Ludwika się tutaj ofiarował. Wędrowaliśmy po Sławkowie, nawet Marsylianka była odświewana z tym Francuzem. Rynek Sławkowski. I tutaj, o tutaj się dalej idzie. Kościół jak świętego Jakuba, do którego też mamy dzisiaj zawędrować, albo tu tylko muszę wnętrze tego kościółka. I zbliżamy się do Niwy, gdzie jest kolejne miejsce bardzo ważne dla pielgrzymów, gdzie można się zatrzymać, przespać. Jest schronisko młodzieżowe. Też wszystkim pielgrzymom polecam, promujemy. Także myślę, że to są miejsca, schronisko też może odnotować już pielgrzymów, że nocują tam w tym miejscu. Dzisiaj Andrzej zresztą też chyba tam będzie nocował. Wnętrze, kuchnia. I już się zbliżamy z taka urocza w lesie klawa, piernikarka się nazywa, drewniane domy, tam ponoć do tej pory prądu nie ma. I zbliżamy się do Maczej, czyli dzielnicy, wschodniej dzielnicy Sosnowca, kamienny most z połowy XIX wieku, taka zabytkowa plebania, kościołek kolejowy, wnętrze i dworzec kolei warszawsko-wiedeńskiej, który też no, krzyczy o lepszy czas. I dalej z kościołka udajemy się, z Maczek udajemy się do Kazimierza. Ja, proszę Państwa, tak to będę mówił w skrócie i zachęcę Was do zdobycia, do nabycia przewodnika. Nie wiem, tutaj ja nie mam dzisiaj tych przewodników, ale na pewno tutaj dotrą te przewodniki i będzie można być może to w kościele nabyć sobie. I tutaj mamy okolice Kazimierza Kniżego w Sosnowcu. Piękne takie tereny ze zbiornikami wodnymi. Dobra. Z kolei następnie udajemy się przez Dąbrowę Górniczą do kolejnego sanktuarium na Górce Kołonowskiej w Dąbrowie Górniczej. Dalej proszę. Schodzimy takim tajemniczym korytarzem i będziemy się udawać z Górki Kołonowskiej, udajemy się właśnie w okolice Pojezierza Zagłębiowskiego, jak to się często mówi, czyli zbiorników Pogoria. Tu mamy zbiornik Pogoria, przez niedawno wybudowany mole. I następnie docieramy do brzegów Czarnej Przemszy, którymi dostaniemy się już do kolejnego miasta królewskiego, właśnie na szlaku królewskim, czyli Będzina. Polecam to miejsce. Kolejnym jakby etapem jest właśnie tutaj Góra Świętej Doroty, jeden z symboli Zagłębia Dąbrowskiego z kościołem Świętej Doroty. Na szczycie mijamy po drodze Pałac Mieroszewski, czyli który cały czas powiat będziński promujemy w Polsce i za granicą. Park przypałacowy, kościół Świętej Jadwigi, takie widoki, czasem industrialne, czasem właśnie z przyrodą i Góra Świętej Doroty, jak wspomniałem, jest to symbol Zagłębia, wnętrze. Tam często organizowane są różne wystawy, koncerty. Widoczki jak z samolotu, to na Górze Pacina.
Tu są zdjęcia z montażu tablicy informacyjnej przy właśnie kościele Świętej Doroty i muszli. Mam nadzieję, że wkrótce i tutaj u Państwa też takie tablice informacyjne będą postawione. A tu widzę Pana Henryka na tym zdjęciu, bo też zaszczycił nas swoją obecnością. Wspólnie właśnie ze starostwem powiatowym robiliśmy takie uroczyste otwarcie na Górze Świętej Doroty, połączone z koncertem. No, to była duża impreza, tak jeszcze kilka zdjęć będzie widoczne. Na dole mamy grodziec z kościołem Świętej Katarzyny. A właśnie to są też zdjęcia z tego otwarcia uroczystego i poświęcenia muszli na Górze Świętej Doroty i odsunięcia tablicy. Tutaj za asystenta, jednego z asystentów, pracuje mój kolega, który podobnie jak Andrzej wędrował do samej Hiszpanii pieszo, tutaj ze Sławkowa, na nogach podczas jednej wędrówki przewędrował do samego Santiago de Compostela. Pan Jerzy, który siedzi obok Andrzeja. Może wstał. Cały czas jeszcze te zdjęcia, bo to było duże wydarzenie, więc te zdjęcia jest troszkę więcej i takie obiekty pod Górą Świętej Doroty. Cementownia zabytkowa i zbliżamy się po malutku do jednego jeszcze wyjątkowego miejsca na naszym szlaku. Na razie widzimy jeszcze Górę Świętej Doroty z Marciny. Tu widzimy widoki Rogoźnika, Zalew Rogoźnicki, Góra Buczyna. W pobliżu tego miejsca odnaleziono najstarsze szczątki człowieka w Polsce, w czaszce Siemoni. I tu w momencie zatrzymajmy się w tym miejscu. Mamy Kościół Świętego Jakuba Apostoła. Proszę Państwa, w diecezji sosnowieckiej mamy dwie parafie pod wezwaniem Świętego Jakuba Apostoła. Obydwie wiekowe, średniowieczne. Jest to parafia z 1224 roku, czyli za kilkanaście lat, za 11 lat będzie obchodziła 800-lecie swojego istnienia. Bardzo proszę. Wnętrze tego kościoła. Obraz świętego Jakuba w ołtarzu. I tutaj zatrzymamy się na momencie. Proszę Państwa, gdy opracowywałem ten szlak, oczywiście podpierałem się literaturą, Brenne prowadziłem i w książkach przedwojennych jest taki komplet książek księdza Wiśniewskiego, który wędrował przed II wojną światową, także w naszych okolicach. On opisywał właśnie ciekawe miejsca, ciekawe zabytki kościoła i, tak, i tego typu miejsca. I w tej książce księdza Wiśniewskiego znalazłem informację, że w Sączowie powinny być relikwie świętego Jakuba. I proszę Państwa, gdy pierwszy raz trafiłem do kościoła świętego Jakuba, do parafii, po prostu ta informacja nie była jeszcze potwierdzona, bo inny proboszcz żył mnie życzliwie, ale tak troszeczkę nieufnie. Po pewnym czasie nastąpiła zmiana proboszcza i wytrafiłem po raz kolejny. Okazało się, gdy zaczęliśmy rozmawiać z księdzem Markiem Sandalem, okazało się, proszę Państwa, że te relikwie są, tylko po prostu one są jakby w pewnym zapomnieniu. I od tego momentu, jak zaczęliśmy ten szlak wytyczać, właśnie nastąpił renesans kultu świętego Jakuba i w parafii świętego Jakuba, ale także myślę, że i w diecezji, stąd też i dzisiejsze spotkanie też jakby w tym kierunku zmierza, że rozpowszechniamy wiedzę na temat świętego Jakuba, szlaku świętego Jakuba, ale także informacje,